Mamy wrażenie, że ta pierwsza panika i ten niepokój konsumentów minął. Był taki weekend 2 tygodnie temu, kiedy tak naprawdę pustoszały półki, klienci wykupowali wszystko, była pełna dezinformacja, co się będzie działo. Staraliśmy się jako handel oczywiście zrobić wszystko, żeby zapanować nad sytuacją, czyli na bieżąco dostarczać towar, uzupełniać braki na półkach, zapewniać klientów, że ciągłość dostaw i ciągłość zatowarowania będzie utrzymana i to się udało. I dzięki temu właśnie handlowi Polacy poczuli i mają w tym momencie bezpieczeństwo i spokój co do tego, że towaru nie zabraknie i że sklepy będą funkcjonować. Zdajemy sobie sprawę również z tego, że te fale, czyli ten ruch w sklepach jest bardzo różny. Są dni, kiedy te sklepy są bardziej obłożone, są dni, kiedy mniej. To nam oczywiście w pewnym sensie robi trudność, jeśli chodzi o zaplanowanie zatowarowania i zamówień. Ogrom zamówień właśnie był zrealizowany, jeśli chodzi o ten pierwszy tą falę uderzeniową. Okazało się, że gro tego towaru nie zostało sprzedane. No i tutaj straty poniosły finansowe oczywiście firmy, które musiały z tym towarem się po prostu jakoś załatwić. Więc mamy tego świadomość, że ta sytuacja się zmienia. Cały czas monitorujemy nastroje wśród konsumentów, tego co zapowiadają władze, co mówi rząd, czy będzie kwarantanna, czy nie będzie. W jaki sposób Polacy reagują na pewne właśnie wytyczne co do zachowania się i pozostawania w domu. Natomiast mamy sytuację ustabilizowaną i umiarkowaną, czyli mniejszy ruch niż normalnie, jednakowoż przy tych największych powierzchniach handlowych możemy śmiało powiedzieć, że zapewniamy bezpieczeństwo klientom na sklepie poprzez właśnie wytyczenie specjalnych stref, gdzie mogą się poruszać w sensie odległości od siebie. Na bieżąco monitorujemy, mamy włączoną bardzo mocną tutaj pomoc ze strony firm ochroniarskich, które właśnie pilnują tego porządku. Mamy zabezpieczenia i oczywiście również wszystkie możliwe wytyczne dla pracowników, więc sytuacja jest w miarę stabilna. Polacy wiedzą, że towar jest, towaru nie zabraknie, towar jest dostępny i uzupełniany jest na bieżąco.